Muzyczne podróże przez świat. Naszym gościem jest Danuta Rasała. Dzień dobry. Dzień dobry, serdecznie witam i dziękuję za zaproszenie. Byłaś w Egipcie w tym roku, już po raz drugi w tym kraju, pierwszy raz 30 lat temu. Czy bardzo się zmienił ten kraj? No, to jest zupełnie inny kraj, zupełnie nieporównywalny. Jedyna rzecz, która pozostała, to są piramidy, które tak naprawdę nikną w Kairze, dlatego że Kair już wchodzi na tereny piramid. Ale o piramidach nie będziemy chyba w tej chwili mówić, dlatego że ten nasz wyjazd był głównie dlatego, że. My chcieliśmy zwiedzić oazy, głównie oazy pustyni zachodniej. Ale jeszcze nasz wyjazd wypadł na Ramadan. I Ramadan w tym roku rozpoczął się 23 marca. I mieliśmy okazję zobaczyć, jak wygląda początek Ramadanu. Ale o tym myślę, że powiemy w następnym naszym spotkaniu. Bo będą dwie części. Już zapowiadamy tak. kolejny odcinek. Startujemy w Kairze, największe miasto Afryki. Siódme pod względem wielkości miasto świata po Tokio, Delhi, Szanghaju, Dace, Sao Paulo i Mexico City ma ponad 22 miliony 180 tysięcy mieszkańców. Jakie były Twoje pierwsze wrażenia z pobytu w tym mieście? Leciliśmy samolotem lot i przyleciliśmy w środku nocy, były pewne problemy, dlatego że samolot się po pierwsze spóźnił. Po drugie, czekaliśmy bardzo długo Dużo na bagaże. Tak, no prawie dwie godziny. Bardzo długo czekaliśmy na bagaże, też nie wiadomo dlaczego. Potem trzeba było załatwić wizę, niewielką wymianę, ale oczekiwał na nas taksówkarz, dlatego że poza tym lotem mieliśmy jeszcze zarezerwowane dwa albo trzy noclegi w Kairze. I jechaliśmy nocą, taksówką. Przez cudownie oświetlony Kair. Mieszkaliśmy w hotelu na 15 piętrze w centrum Kairu. Hotel nazywał się IZIS i widok był na Nil, na most na Nilu, na hotel Hilton. A poza tym jeszcze, tak mniej więcej w odległości około 500 metrów, tak przynajmniej ja oceniałam, był maleńki budyneczek Muzeum Kairskiego. Czyli ładny widok? Widok był bardzo ładny, i są pierwsze zdjęcia, które ja dałam do folderu. Jest też zdjęcie nocne, może ono nie jest rewelacyjne, ale widać było sznur oświetlonych samochodów na tym moście. Następnie było śniadanie, bo zamówiliśmy sobie śniadanie miejscowe, czyli takie tak zwane egipskie śniadanie. I co to było na to śniadanie? Było to coś takiego bardzo dziwnego dla mnie, bo oni powiedzieli, że to jest fasola, ale tak naprawdę to jest rozgotowany bub o smaku cytrynowym. Do tego były takie maleńkie kotleciki, to są falafle i je się robi z takiego zmielonego bobu i je się potem smaży w takim gęstym tłuszczu i, ciep i gorącym, ale one są dobre, jak są ciepłe, a tutaj były niedobre. I do popicia była kawa, i ta kawa to było nieszczęście, dlatego że to było ugotowane mleko z kożuchami i tylko miało kolor kawy. Także na drugi dzień zamówiliśmy sobie tak zwane zachodnie śniadanie, czyli zachodnie śniadanie w tymże hotelu, o pięknej nazwie to były tak serki topione dżem i herbata, która też za dobra nie była, bo normalnie herbata, którą pijemy na terenie miasta, jest fantastyczna, jest naprawdę smaczna. No to nie wiem, czy po serku topionym i po dżemie będziemy mieć siłę na Ale zwiedzanie. Ale my musieliśmy mieć, bo my mieszkaliśmy w bardzo ładnym miejscu i była tam taka ulica, na którą się orientowaliśmy zawsze, to była ulica Szampoliona i to był taki dla nas punkt orientacyjny. No i od czego zaczęliśmy? Od czego zaczniemy? Nie od metra. Pewnie tak, my zaczniemy od metra. Tak, więc wyszliśmy na ulicę i musieliśmy dojść do metra. I zanim doszliśmy do metra, to było takie pierwsze zetknięcie naprawdę z Kairem, takim dopołudniowym Kairem i z ulicą Kairską, bo przejście na drugą stronę to nie jest rzeczą prostą. To jest prawie że rosyjska ruletka. Przechodzimy między samochodami, nie ma żadnych przejść dla pieszych, mimo że dojście do metra nie było długie. Nie ma też sygnalizacji świetlnej, a jeżeli ona jest, to jej nikt nie przestrzega. Przechodzimy między Między sznurami samochodów, busików, motorów, autobusów, na szczęście nie ma ciężarówek. Bardzo rzadko jest policja. I jak to wygląda, bo jesteśmy na środku ulicy, z jednej i z drugiej strony są samochody, i w pewnym momencie jest takie odczucie, że chcą w nas wjechać, i nagle ten samochód cudownie nas omija. Ja nie widziałam naprawdę żadnego wypadku. Oni też tak przechodzą, no ale ja przeszłam tylko dzięki, że był ze mną Sławek, i dzięki mu za to i serdecznie go w tym miejscu poznałam. Pozdrawiam. I doszliśmy do metra i być zdziwienie: przede wszystkim był spokój. Mianowicie w metrze jest spokojnie, metro jest tanie i bardzo czyste. Kursują wagony dla kobiet osobno pierwsze dwa wagony są zawsze dla kobiet, pozostałe są dla mężczyzn. I, I tak osobno jechaliście? Nie, nie, my jechaliśmy w wagonach dla ogółu. Takie to są wagony. I były takie bardzo dziwne sytuacje, bo nieraz panie ustępowały miejsca Sławkowi, ale on oczywiście odmawiał i wtedy one były bardzo zażenowane. Ale raz wsiedliśmy przypadkowo do wagonu dla kobiet, ale nikt nas nie wyprosił. Panie były bardzo zdziwione. Sławek usiadł, bo akurat było miejsce, bo w wagonie dla kobiet jest mniejszy tłok niż w tym ogólnym wagonie, ale wszystko było bardzo dobrze. Ale... Warto czy... powiedzieć o tym metrze. Bardzo rozległe metro. Najstarszy i jedyny system metra w Afryce z prawdziwego zdarzenia. Funkcjonuje metro w Algierze, chociaż ja nie pamiętam tego metra, byłem tam wiele lat temu. Metro w Algierze to zaledwie jedna linia z dodatkową odnogą. Tutaj duże metro. Tutaj jest bardzo duże metro i są też przesiadki. Te przesiadki nie są takie łatwe, dlatego że informacja w metrze kairskim nie jest dobra. Są bardzo dobre oznaczenia wejścia i wyjścia, natomiast jeżeli chodzi o przesiadki, są dość trudne. I tutaj często korzystaliśmy z pomocy miejscowych ludzi. Nikt nam nigdy nie odmawiał, nikt nas nigdy nie popchnął. I zawsze nas pilotowano, jeżeli poprosiliśmy, żeby, nas, żeby nam pokazano, w którym miejscu się mamy przesiąść. Bo tutaj się pojawiały dla nas pewne trudności. Ale dojechaliśmy, wysiedliśmy w dzielnicy Koptyjskiej. Koptyjskiej, czyli najstarsza część Kairu. Tereny dawnej, antycznej, rzymskiej twierdzy Babilon. A dzielnica się dzisiaj nazywa Fustat. I ona ma taką bardzo ładną datę, którą zapamiętałam, 641 rok. I to jest miejsce, gdzie... Muzułmanie założyli pierwszą swoją osadę po podboju Egiptu. Dlatego, że my Kairu nie możemy kojarzyć z faraonami, dlatego że stolicą faraonów było Memphis. I co tam się w tej dzielnicy zachowało? Zachowały się głównie zabytki chrześcijańskie. Chrześcijaństwo tak na marginesie przywędrowało do Egiptu około pierwszego wieku naszej ery i do dzielnicy koptyjskiej prowadzą cztery wejścia. I my jak wysiedliśmy z metra, to od razu trafiliśmy na Muzeum Koptyjskie. I warto do tego muzeum wejść. To muzeum, które zostało założone mniej więcej ponad 100 lat temu, i w tym muzeum ja zwróciłam uwagę głównie na piękne freski, które zostały sprowadzone z kościołów koptyjskich, które były budowane wzdłuż Nilu od Abydos do Kairu. Abydos to jest takie miasto, które jest na północ od Luksoru. My w tej kolejnej audycji do Abydos też zajrzymy. Wśród tych malowideł jest jedno bardzo ciekawe, i tam są cztery postaci. I to jest Adam i Ewa przed Grzechem i po Grzechu. I to też pochodzi z jednego z kościołów. Poza tym są monety z różnych lat. To jest taki wiek V do VII wieku. Są też różne stele, które pochodzą z grobowców. Jest widoczny wpływ sztuki greckiej i sztuki rzymskiej, ale też są widoczne wpływy egipskie. Na to warto jest zwrócić uwagę. Są też krzyże i to są krzyże koptyjskie i krzyże etiopskie i jest wiele Ikon, jest bardzo dużo ikon. Kto to muzeum zwiedza? To muzeum zwiedzają głównie turyści indywidualni oraz wycieczki, ale miejscowe wycieczki. I widziałam też grupy uczniów, najprawdopodobniej to są uczniowie szkół średnich i to były głównie dziewczęta, które kopiowały ikony. Były to głównie muzułmanki. Bardzo miłe uśmiechały się do nas, także my staraliśmy się nie przeszkadzać przy zwiedzaniu. W dzielnicy koptyjskiej są kościoły. Tych kościołów może być, myślę, że do 20 na jednym kilometrze kwadratowym. Kościoły są bardzo różne. No ten najważniejszy to jest kościół wiszący, który został zbudowany na murach dawnych twierdz rzymskich, między innymi z okresu jeszcze Trajana. To jest kościół, do którego się wchodzi po schodach, dlatego się nazywa wiszący, że nawa główna jest powyżej wejścia. Tam jest ponad 100 ikon i to są wszystko zabytkowe ikony, także ten kościół też mógłby być muzeum. To też było miejsce bardzo ważne dla kościoła koptyjskiego, dlatego że tam byli patriarchowie i oni tam mieli swoją siedzibę. Sufit w tym kościele jest drewniany i znawcy mówią, że być może że to jest legenda, że przypomina on kadłub Arki Noego. Są jeszcze inne kościoły. Jest Kościół Świętej Barbary, bo Święta Barbara została zamordowana przez swojego ojca, gdyż chciała go nawrócić na chrześcijaństwo. Jest też Kościół Bakusa i Sergiusza. I to jest kościół z V wieku. Kim oni byli? To byli żołnierze rzymscy, którzy zostali zakatowani za wiarę i oni zostali zakatowani w Syrii w III wieku naszej ery. Tam jest też to miejsce, w którym schroniła się święta rodzina w trakcie pobytu w Egipcie. Można tam zejść. To miejsce jest bardzo często zalewane, ale można spojrzeć. Na mnie zrobiło wrażenie inne miejsce, które nie jest opisane w przewodnikach, mianowicie. Takie sanktuarium świętej Filomeny i w tym miejscu było bardzo dużo zwiedzających i bardzo dużo wiernych, którzy szli po wodę, bo tam jest takie źródełko i mówi się, że jeżeli weźmiemy wodę z tego źródełka, to ona nas uzdrowi niezależnie od tego, jakiej wiary jesteśmy. Ale tak w ogóle na marginesie dzielnica koptyjska jest ciekawa, jeżeli chodzi o pobyt, bo tam zwiedzanie jest przyjemne. Tam nie ma takich sprzedawców, którzy chcą nam coś wcisnąć. Tam są wąziutkie uliczki, gdzie bruk jeszcze jest z okresu średniowiecza. Można zobaczyć sobie fotografie z poprzedniego okresu. One są na przykład wywieszane na wystawach sklepowych. Są też piękne sklepy z pamiątkami egipskimi, ale tutaj ceny są ustalone. Jeżeli ktoś jest zainteresowany papirusami o tematyce religijnej, to też może sobie w tym miejscu kupić. Tu jest też najstarsza synagoga egipska. Ona niestety była zamknięta i ona pochodzi z IX wieku. Jest też biblioteka, która datuje się na 15. XVII wiek, ale większość dzieł z tej biblioteki została wywieziona do Cambridge. Ale jak wychodzimy z dzielnicy koptyjskiej, to my trafiliśmy na meczet. I to jest meczet, który ma w swojej nazwie nazwisko generała, który podbił to miejsce. Amr, to jest meczet najstarszy meczet Kairu, tak. pierwszy, pierwszy zbudowany w Afryce, tak. No niestety też był zamknięty, bo był szykowany na Ramadan. Powiedziano nam delikatnie, że nie możemy wejść, ale będziemy mogli wejść do tego meczetu w czasie Ramadanu, o ile nie będziemy przeszkadzać w modlitwie. Meczet Amra ibn al-Asa z 642 roku naszej ery. Czyli w rok po, on został zbudowany w rok po podbiciu tego miejsca. Także to są bardzo takie ciekawe miejsca do zobaczenia. Teraz proponujemy wycieczkę po Kairze islamskim od czasów Fatimidów po XIX wiek było to centrum miasta, miejsce pełne zabytkowej islamskiej architektury. Dominuje architektura, tak jak powiedziałeś, z okresu Fatimidów, czyli to jest który wiek 10-12, tak mniej więcej to jest taki okres i to jest miejsce, które staje się stolicą Egiptu w roku 969. Zostaje to miejsce podbite przez wojska berberyjskie, przez Fatimidów, to jest kalifat. I my wchodzimy do tego miejsca, tak przynajmniej my weszliśmy od północy bramą El Futu, która sięga mniej więcej. No ja myślę, że to jest tak, koniec XI wieku. Ta brama niestety przychodzi w tej chwili lekki remont, ale ona miała bardzo ważne znaczenie strategiczne w czasach napoleońskich. I wchodzimy sobie na główną ulicę. Ja będę nazywała tą ulicę Szaria, w tak w skrócie. I Teoretycznie powinien być tutaj zakaz ruchu w godzinach takich od 9 rano do 10 wieczorem, ale tego nikt nie przestrzega. Co tutaj jest na tej ulicy? To przede wszystkim my możemy zwiedzić meczety, madrasy, budynki historyczne, karawanseraje. Możemy też wejść do hamanu, jeżeli mamy na to czas, ale ten haman jest już troszeczkę z późniejszego okresu, z okresu mameluków i on pochodzi mniej więcej z XV wieku. Możemy podziwiać sklepy, w których można nabyć wszystko, czego dusza zapragnie. Można kupić fajki wodne ale też widziałam sklepy z seksowną damską bielizną i tak naprawdę jest tak są w tak, tej, dzielnicy, w tej dzielnicy tak w tej dzielnicy islamskiej i ja nawet dostarczyłam takie zdjęcie może nie tak zupełnie seksowna bielizna, ale takie inne troszeczkę stroje, takie troszkę nietypowe dla pań z tamtego miejsca. Ale ponieważ ten Kair to miejsce w jakiś sposób też koresponduje z, ze średniowieczem, to jest bardzo długa historia. My możemy tam zobaczyć mężczyzn, którzy noszą jeszcze ten tradycyjny strój, czyli noszą galabie, ale Kair. Ten nie jest do końca bezpieczny. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli my się zagłębimy w takie boczne uliczki, to często są to uliczki ślepe i tam już nie jest tak bezpiecznie, nie jest tak przyjemnie, bo ludzie są troszkę innej kategorii. I nawet jeden z kierowców miejscowych mówił nam, że on w takie miejsca się nie zagłębia. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli się restauruje różne zabytki, to się je restauruje głównie przy tych głównych ulicach, tam gdzie jest wielu turystów, tam gdzie jest wielu zwiedzających. Natomiast jak my wejdziemy w bok, to są. Są ruiny, są bezpańskie psy, tłumy bezpańskich psów, są takie chude koty, jest bardzo dużo śmieci. Także to są już takie troszeczkę miejsca dla nas nieprzyjazne. My możemy wyjść jeszcze tą drugą bramą, bo ta ulica to nie jest długa, ale to jest naprawdę powiedziałabym taki podmuch takiego dawnego średniowiecznego Kairu. I ta druga brama, ta brama południowa Zuweila, ona tak naprawdę do dzisiejszego czasu ona nie dotrwała, bo jest tylko główny zarys i są minarety. My na te minarety możemy wejść ja nie wchodziłam, dlatego że nie mieliśmy czasu, ale może ja powiem, z czego to miejsce jest bardzo słynne, bo tutaj jeszcze jest taki powiew takiej okresu średniowiecznego. Mianowicie tam w czasie średniowiecza to było takie miejsce kaźni, tam ścinano ludzi, którzy byli niewygodni albo byli złoczyńcami i ich głowy wieszano, żeby wszyscy je mogli zobaczyć. Ale poza tym to miejsce też jeszcze jest dziwne. Uznawano, że to miejsce uzdrawia i żeby być uzdrowionym, to należało fragment ubrania albo swoje włosy zaczepić przy tej bramie i to na pewno pomoże. Także to są takie też dziwne miejsca, które nie tylko są związane z islamem. Ja jeszcze może powiem jedną rzecz, bo nie powiedziałam przy dzielnicy koptyjskiej, że wejście islamu do Kairu i w ogóle do Egiptu nie było inwazyjne. Dlaczego? Dlatego, że ten Amr, o którym mówiliśmy przy tym pierwszym meczecie, to był człowiek bardzo mądry. On był nie tylko dobrym dowódcą, on był doskonałym strategiem i jego zdolności przywódcze, umiejętności, jego wiedzę często porównuje się do Aleksandra Macedońskiego do Napoleona. Tutaj nie wiem, czy to porównanie jest akurat najlepsze, ale w każdym razie ten człowiek nie wszedł bardzo tak inwazyjnie, jeżeli chodzi o Kair i w ogóle o Egipt. Czyli w ogóle wejście islamu nie było takie, że, że to nastąpił jakiś przewrót w danym momencie taki totalny. Ale co jeszcze sprzedawano w tej dzielnicy? Już zaczęto sprzedawać fanusy. Fanusy to są przepiękne lampy, one się jeszcze nie świeciły. To są lampy ozdobne, dekoracyjne lampy, które... Oni używają w różnych uroczystościach i między innymi w czasie ramadanu. I my w czasie ramadanu oglądaliśmy już te lampy świecące. Niektóre są małe, także można sobie postawić nawet na biurko, można przy nich wypić herbatę, ewentualnie zjeść kolację, ale też niektóre są wielkości człowieka. Takich kilka obserwacji zrobiłam w tym starym kairze. No między innymi była taka sytuacja, że człowiekowi staczki spadły pomarańcze na ziemię, rozsypały się w różnych miejscach, i tak mi się wydawało, że on to zostawi, ewentualnie. Ludzie zaczną je rozkradać. Nie, okazało się, że mężczyźni i dzieci zaczęli zbierać wszyscy owoce i nawet pojedyncze owoce przynosili temu panu z powrotem na ten stragan. Ale też widziałam dyskryminację w starym Kairze i to w stosunku do miejscowych osób, a mianowicie był ogromny parking, na którym stały dwa albo trzy autobusy turystyczne i nikogo tam nie było, a można było przejść do pobliskiego meczetu. I nikt miejscowy nie chodził, ale było sporo policjantów, i my tak popatrzyliśmy sobie ze Sławkiem, mówimy przecież idziemy, po co mamy obchodzić naokoło. I wyszliśmy sobie na ten plac, policjanci się uśmiechnęli i tak jak zapytałam, jeden powiedział, że to nie jest dla miejscowych ludzi, ale tylko jest to dla turystów. Jeszcze mogę powiedzieć o meczecie Elazar. To jest meczet, który... Powstaje bardzo szybko po tym, jak Fatimidzi wchodzą do Kairu. To jest meczet z roku 970 i to jest meczet, który ma bardzo długą historię. Z jednej strony jest to bardzo ważne miejsce dla egipskich muzułmanów. Przez tysiąc lat był lekko przebudowywany, ale ta przebudowa nie jest aż tak agresywna, bo mimo, że najpierw rozpoczęli go budować Fatimidzi, a później mamelukowie. To wszystko jakoś ze sobą gra. Także minarety pochodzą z tego późniejszego okresu i my wyszliśmy do tego meczetu. Był już prawie zachód słońca i naprawdę wrażenie jest fantastyczne. Dlaczego? Dlatego, że w środku jest dziedziniec taki 70 na 80 metrów i to jest marmurowa posadzka, cudownie wyszlifowana, także odbijały się w niej w tym zachodzącym słońcu minarety. Można robić zdjęcia, ale tylko telefonem komórkowym. Tak naprawdę w środku nie było atmosfery modlitwy. Byliśmy tylko we dwójkę, niezgodni z religią, ale tam był, był szał fotografowania wśród miejscowych i razem z nami. Także my się fotografowaliśmy nawzajem. Od czasu do czasu ktoś tylko się modlił. To jest miejsce też bardzo ważne dla Egiptu. Dlaczego? Dlatego, że tam jest ogromny uniwersytet. I to jest uniwersytet, oczywiście teologiczny, studiuje na nim do 100 tysięcy studentów, to jest drugi na świecie po uniwersytecie w Fezie, ma też swoje filie w Europie. I jak się skończył, skończyliśmy zwiedzanie? To rozpoczął się tutaj, w tym starym Kairze, niesamowity szał zakupów. Ludzi, tak jakby opętało. Praktycznie nie można było przejść tą główną ulicą. Nas niósł tłum i zrobiliśmy błąd, bo jak się udało nam wyjść z tej dzielnicy, to żeby dojść do metra, to już nam się nie, już nie mieliśmy ochoty iść, bo byliśmy bardzo zmęczeni, więc wzięliśmy tuktuka. I to był największy błąd. Ja hmm. jeszcze tak w życiu się nie bałam, jadąc tuktukiem, jak w Kairze. Także ja byłam szczęśliwa jak wysiedliśmy z tuktuka. Nawet nie dojechaliśmy chyba do stacji metra. Poprosiliśmy pana, żeby jak najwcześniej nas wysadził. Przejazd tuktukiem przez takie mega miasta jak Delhi, Kalkuta czy Jakarta to jest naprawdę żaden problem. No tutaj to było naprawdę niebezpieczne. Taką samą nazwę jak ten meczet ma enklawa zieleni w Kairze i to jest dość nowa enklawa, to jest enklawa, która datuje się na rok 2005. Tam było Kiedyś wysypisko śmieci. Jak ja byłam 30 lat temu w Egipcie, to ja pamiętam to miejsce, bo my tam pojechaliśmy na to miejsce, to to miejsce kairskie to wysypisko śmieci i ludzie, którzy tam byli na tym wysypisku, to w porównaniu z Kalkutą, to naprawdę dla mnie ono zrobiło naprawdę przygnębiające wrażenie. A w tej chwili to miejsce jest wyczyszczone. My tam nie byliśmy, ale można sobie na to miejsce spojrzeć, bo widać jak jesteśmy na autostradzie nasera, bo my wysiadaliśmy na autostradzie nasera, dlatego żeby tam zobaczyć z kolei cmentarz północny. Ale na cmentarz północny to pojedziemy sobie już przy okazji Ramadanu. Spójrzmy na Cytadelę Saladyna i jedną z najwspanialszych średniowiecznych budowli. To trzeba spojrzeć, koniecznie, chociaż ja tę Cytadelę powtarzałam, ale zupełnie inne wrażenie. Kim był ten Saladyn? No to był też chyba bardzo mądry człowiek, bo... W tym czasie zbudować taki obiekt, który otoczony jest murami, które dochodzą do prawie 10 metrów, to nie było łatwe, ale on miał dobrego architekta. Ten jego architekt był z pochodzenia Kurdem i był Eunuchem. To, co mi się tutaj nie podoba, jak się czyta, że on wykorzystał do budowy otoczenia, czyli tych murów, bloki z piramid, także musiano transportować bloki z piramid, głównie transportowano to z Gizy, dzisiejszej Gizy. Z okresu Saladyna to niewiele zostało, bo tylko jest studnia, taka prawie dochodząca do 100 metrów, która nosi nazwę albo studni Węża, albo studni Józefa. I to było bardzo ważne miejsce, dlatego że stamtąd transportowano wodę do różnych miejsc w Kairze. Potem byli mamelukowie, ale mamelukowie zupełnie zmieniają architekturę. Ale z okresu Mameluków też niewiele zostało. Szkoda, bo to, co widział Napoleon, my nie jesteśmy w stanie już tego zobaczyć, bo Napoleon opisuje to miejsce jako najbardziej fascynujący dla niego zabytek islamskiego Kairu. Czyli mamy już tak wiek. XVIII. koniec i początek wieku XIX. Jest rok 1801 i w zasadzie kończy się prosperity tego miejsca, jeżeli chodzi o zabytki z okresu Saladyna i zabytki z okresu Mameluków. I na arenę dziejową wchodzi Mohamed Ali. Mohamed Ali niszczy wszystko, to, co zastaje maksymalnie i wprowadza zupełnie inny styl otomański. I w miejscu, gdzie dzisiaj on pobudował ogromny meczet, to jest meczet nowy, bo to jest dla nas meczet nowy, prawda, bo to jest połowa XIX wieku. Na pewno już tych zabytków z okresu mameluków nie ma. On ten meczet zbudował dlaczego? Dlatego, że chciał pokazać swoją władzę, swoją moc, a z drugiej strony meczet ten charakteryzuje się, bo styl otomański charakteryzuje się tymi wysokimi minaretami, i one były widoczne. Od strony wschodniej Kairu. I tak rzeczywiście jest, bo my z daleka te minarety widzimy. My możemy wejść do środka meczetu. On jest oczywiście przeznaczony na modlitwę, ale o 12 godzinie modlitwa się kończy i wchodzimy do środka. U góry, u kopuły są zawieszone kandelabry i kandelabry są ogromne, a poza tym one się też się odbijają w posadzce. Także to robi bardzo takie ładne wrażenie. Ta kopuła jest ogromna, bo ona sięga do 80 metrów. Ale on nie zniszczył. Mohamed nie zniszczył zniszczył wszystkiego do końca, bo nie zniszczył jednego pięknego meczetu, który pochodzi z pierwszej połowy wieku XIV. I to jest meczet historyczny, zabytkowy, z tymi charakterystycznymi oświetleniami, z tymi lampami, które wiszą na takich długich łańcuchach i to są lampy szklane, które jeszcze mają takie dekoracje emaliowane. One są w większości dzisiaj w muzeach, dlatego że oszczędza się te zabytkowe lampy. I ten meczet jest ciekawy z tego względu, że ma spiralne minarety, a poza tym ma. Półem zieloną, co jest wyjątkiem w świecie islamu. Ale na tym terenie jest jeszcze wiele różnych ciekawych obiektów. Jest jeszcze jeden meczet niedostępny, bo tam są trzy meczety. Poza tym jest jeszcze Muzeum Policji. To jest takie bardzo dziwne miejsce. To tak wygląda jak budynek z Westernu, mniej więcej. Jest więzienie, ale my do więzienia możemy zajrzeć tylko przez okienko. Ono jest niedawno udostępnione do zwiedzania i też jest miejsce martyrologii Mameluków, dlatego że ten Mohamed zamordował tutaj prawie do 500 Mameluków. Dlatego, że byli oni niewygodni. A kim byli, mamy Lukowie? Sultanat Mameluków był chyba najsilniejszym mocarstwem późnośredniowiecznego tak, świata. Tak, tak, ale skąd oni pochodzili? Bo co znaczy Mameluk? To po arabsku to albo obcy, albo niewolnik. Mhm. Bo to byli ludzie, którzy pochodzili z podbitych krajów. To byli Kurdowie, to byli Turkmeni, byli też Albańczycy. Oni albo byli często chrześcijanami, oni też byli poganami bardzo często. W zasadzie oni nie byli kojarzeni z islamem. Dopiero oni później przyszli na islam, ale oni też to byli... Egipt i Syria. Syria, to były główne uh -huh. właściwie te ich miejsca. Byli mistrzami w architekturze kamiennej. Także oni właściwie tę architekturę kamienną wprowadzili. My możemy sporo architektury mameluków zobaczyć, ale szczególnie my tę architekturę, tę architekturę oglądamy na cmentarzu północnym, nie tutaj w tym miejscu. Ja wspomniałam, może ja jeszcze wspomnę, co widać jeszcze tak króciuteńko z tej twierdzy. Z tej twierdzy widać jeszcze meczet, ogromny meczet, meczet sułtana Hasana. To jest też właściwie Arcydzieło luków i to jest mniej więcej tak środek połowa wieku XIV. Ogromny meczet. On ma chyba długość no ponad 150 metrów. Też ma wysokie minarety, takie chyba do 80-metrowe. W środku jest wiadomo, że jest to typowe podwórko. Które ma po czterech stronach liwany, czyli te różne szkoły prawa koranicznego, ale też ma ciekawą historię, dlatego że no troszeczkę przesadzono, jeżeli chodzi o budowę. Mianowicie, już w trakcie budowy runął jeden z minaretów i zginęło kilkaset osób, ale sam sułtan też ma taką troszeczkę historię przykrą. Dlaczego? Miał 13 lat, objął władzę, ale niestety po tej katastrofie nie wiadomo, być może posądzono go, że był właściwie odpowiedzialny za tę katastrofę, został zamordowany, nigdy go nie znaleziono, mimo że on ten meczet zbudował dla siebie jako swoje mauzoleum. Także on tam nie jest pochowany, ale tam są pochowani jego synowie. W 2015 roku władze Egiptu podjęły decyzję, aby wybudować nową stolicę, która jest przygotowywana na środku pustyni, około 45 kilometrów od Kairu. Słyszałaś o tym? Ja słyszałam o tym, ale my nie pojechaliśmy. Nie Ciekawe, poje co wybudowano już. Ma tam mieszkać 6,5 miliona ludzi, ma być bardzo nowoczesne miasto. To znaczy, jak się przejeżdża, to widać to miejsce, widać nowe domy, ale w zasadzie widać pustynię. Głównie widać pustynię, dlatego że droga, która prowadzi w kierunku luksoru, prowadzi koło tego miejsca. Piramidy, jedne z najbardziej tajemniczych budowli starożytności. Elon Musk stwierdził, że zbudowali je kosmici. Sławek chyba też. No Sławek no też myśli, że to kosmici, chociaż ja uważam zupełnie inaczej, ale jeszcze dojazd do piramid był dla mnie taki bardzo ciekawy, z tego względu, że jechaliśmy... No najpierw zaczniemy od Dachshur, tak? Tak, tak, zaczniemy do Dachshur, ale musimy najpierw dojechać i jedziemy przez Kair, jedziemy przez to ogromne miasto. To nie jedzie się kilkanaście minut, to się jedzie do godziny przez Kair, zanim dojedziemy do Gizy. Jechaliśmy przez Gizę, potem skręciliśmy i ten Kair zrobił naprawdę przygnębiające wrażenie, bo to są po horyzont blokowiska. Ja starałam się liczyć piętra, to mniej więcej od 30 do 40 to jest średnia wysokość pięter, wąziuteńkie ulice, wiele domów jest zrujnowanych. To są bloki, w których mieszkają aktualnie ludzie, mimo że część tych bloków naprawdę nie powinna już istnieć. Dlaczego? Dlatego, że w 1992 roku było silne trzęsienie ziemi i jeżeli się coś odbudowuje, to tylko się buduje pewne takie plomby w tych domach. I często to są takie miejsca, gdzie jest jakiś gabinet kosmetyczny, jest jakiś gabinet lekarski, ewentualnie jest jakiś gabinet prawniczy. I to widać. Ale poza tym jeszcze musieli poszerzyć w związku z budową tej nowej stolicy, musieli poszerzyć drogę dojazdową. W związku z tym wiele domów jest przeciętych na pół. Czyli części domu nie ma tego wielkiego blokowiska, a część domu jest. Także widać nawet resztki mieszkań, nawet resztki mebli, tak jak się jedzie w kierunku gizy. I to robi naprawdę takie przygnębiające. Wrażenie, no ale jesteśmy w Daszur. Czyli to jest daleko od Kairu byliśmy 30 do 30 km. No, to jest tak, mniej ale, tak, ale to przejazd jest długi z tego miejsca, w którym mieszkaliśmy, tak mm -hmm. jak ja powiedziałam, że to jest przez to, takie przez cały, praktycznie przez cały Kair musimy przejechać, ale byliśmy do południa, więc przed 13. W związku z tym nie było ludzi. Tak naprawdę to byliśmy sami, jeżeli mam być szczera, w pełni sezonu. To jest miejsce, gdzie jest 11 dużych, było 11 dużych piramid, i tak samo w sakarze też było 11 dużych piramid. Nie wiem czy to jest zbieg okoliczności, czy to rzeczywiście możemy przypisać kosmitom, bo to są miejsca, które pochodzą troszkę z innego okresu. Ale mogę krótko powiedzieć o piramidach, bo ja to miejsce zwiedzałam drugi raz. Jest piramida zachowana, piramida czerwona, tak się nazywa i to jest piramida, którą zbudował ojciec Cheopsa. I gdyby ona miała inny kąt nachylenia, a ona ma kąt nachylenia 43 stopnie, 22 minuty, to jest bardzo ważne, gdyż architekci z tamtego okresu uznali, że to jest optymalny kąt nachylenia piramidy, aby się nie zawaliła. I gdyby ona miała ten kąt nachylenia inny, to byłaby wyższa niż piramida Cheopsa. I to jest piramida, która jest uznana za najstarszą na świecie, a chodzi o materiał budowlany. Mianowicie ona jest zbudowana z piaskowca, jest taka głaciutka. Ale jeszcze jest druga piramida piramida łamana, która jest troszeczkę wcześniejsza, ale ona nie jest uznana za najstarszą. Dlaczego? Dlatego, że ona ma te dwa różne kąty nachylenia i ten pierwszy kąt nachylenia jest 54 stopnie i okazało się, że jak budowniczowie doszli do połowy wysokości, to no niestety pojawił się problem, bo ona się mogła zawalić. W związku z tym właśnie zmniejszono ten kąt na te 43 stopnie. Dashur jest bez Sprzedawców, bez wielbłądów, odległości między piramidami są rzędu jednego kilometra, także jest to bardzo przyjemny spacerek. To teraz zapraszamy do nekropolii Sakara, położonej około 15 kilometrów od piramid w Gizie. I dlaczego my zwiedziliśmy Sakary? Bo ktoś mówi, po co pojedziesz do Sakary drugi raz? Przecież to jest wszystko to samo. Ale ja powiedziałam, że nie. I dlaczego? No nie do końca, bo tam w maju tego roku archeolodzy na przykład odkopali dwa warsztaty do mumifikacji. Tak, jeden i, dla i, ludzi, i, drugi dla zwierząt. Tak, ja też to czytam. Ty nie widziałaś tego. Ja nie widziałam tego, bo to jest... Nie, nie, nie bo, to, nie, bo to nawet już wcześniej była informacja na ten temat, ale to są miejsca także bardzo dwa grobowce, ogrodzone. Także dwa grobowce dwa grobowce. Tak, ja myślę, że to jest miejsce też ciekawe, bo los piramidy jest niepewny, bo ta piramida się może zawalić. Dlaczego? Dlatego, że ona została właściwie bardzo uszkodzona podczas tego trzęsienia ziemi w 1992 roku. I później próbowano ją oczywiście doprowadzić do stanu pierwotnego, ale była potem rewolucja. To jest rok 2011 i w tym czasie no już nie było pieniędzy i miejscowi budowniczowie odmówili pracy, a poza tym jeszcze też nie było pieniędzy na, na zabezpieczenie piramidy. I tutaj zaczęli rabusie bardzo mocno działać w tym terenie, dlatego teren ogrodzono i on w tej chwili jest, tym też miejscem wykopalis jest niedostępny. Także piramida ta schodkowa jest piramidą w tej chwili zabezpieczoną i dzięki temu ona jeszcze istnieje. Być może, że ona wkrótce nawet przestanie istnieć. I ta piramida, jeżeli my uznamy technikę budowy, to jest piramida kamienna, powinna być uznana za najstarszą. Kto był architektem? Ten człowiek, który w zasadzie jest odpowiedzialny za budowę tej piramidy, Imhotep. On ma tam muzeum i to jest człowiek, który był w zasadzie wszystkim, można powiedzieć, bo on był i lekarzem, i magiem, i był architektem, a także uznają go niektórzy za pierwszego fizyka na świecie. To już powiedziałeś, że ukazała się ta informacja o tym, że znaleziono te warsztaty do mumifikacji i znaleziono też narzędzia, którym mumifikowano zwierzęta. Okazuje się, że narzędzia używane do mumifikacji zwierząt były troszkę inne, może bardziej prymitywne. Ale ja też przeczytałam jeszcze jedną informację, właśnie nawet kilka dni temu, że być może do końca tego roku te badania zostaną opublikowane, ale nie wiadomo, czy te miejsca zostaną udostępnione do zwiedzania. Ale bli blisko tej piramidy schodkowej odkryto jeszcze jedną bardzo ciekawą rzecz, mianowicie być może, że natrafiono tam, i to też nie jest do końca jeszcze potwierdzone, na najstarszą mumię Egiptu. Czyli ta mumia mogłaby liczyć nawet 4,5 tysiąca lat, mogłaby mieć, ale przed naszą erą. Ale to są jeszcze też niepotwierdzone dane. Także te tereny są bardzo mocno ogrodzone, tam pilnują strażnicy. My trafiliśmy do nekropolii, bo tam jest też nekropolia. Zwiedziliśmy trzy groby, dwa na poziomie Gruntu do jednego się wchodzi bardzo ostro w dół, i tam były takie maluteńkie piramidki. Chcieliśmy nawet tam sobie pochodzić, zobaczyć coś, ale nie wolno, bo strażnicy z bronią pilnują, także niestety to są miejsca dla nas niedostępne. Ale doszliśmy do Serapeum. No właśnie, kolejna atrakcja z Sakary. Tak, to Serapeum jest ciekawe z tego względu, że ja tam byłam pierwszy raz. Nie byłam, będąc właśnie pierwszy raz w Egipcie, ale Sławek był i powiedział mi, że on widział tam w tych grobach, to są ogromne groby, które mogą ważyć nawet do 80 ton. No i są lite, one są granitowe i one mają wielkie pokrywy, że tam widział kości, bo on tam zaglądał. W tej chwili to wszystko jest wyczyszczone, tylko można zobaczyć, jak to wyglądało. To jest odkrycie, to jest mniej więcej połowa XIX wieku. Mariet, to jest taki Francuz, który jest odpowiedzialny za te badania, ale ten Mariette podobno napisał, że on znalazł jakieś kości takiego dziwnego, wielkiego zwierzęcia, ale podobno tylko jednego być może, że on nawet poszukiwał, ale nic więcej nie znalazł. Ale mimo wszystko miejsce jest tajemnicze. Czy te byki, apisy rzeczywiście tam były mumifikowane? My tego nie wiemy, bo nie ma żadnych dokumentów pisanych, a te inskrypcje, które są na grobowcach, te takie hieroglify, myślę, że one na ten temat nie mówią, bo ja z żadnych opisów w tym miejscu nie widziałam. O ile w samej Sakarze są już wielbłądy, jest już bardzo dużo sprzedawców, to tam tak naprawdę. W tym miejscu, tam gdzie są piramidy, i w muzeum, czy w nekropolii, natomiast w Serapeum, to byliśmy we dwójkę chyba jeszcze jakaś dwójka turystów, bo to już tam trzeba troszkę dojść, już trzeba troszkę wysiłku, i tam przewodnicy z wycieczkami nie chodzą. Jak mumifikowano zwłoki w Egipcie według najnowszych tegorocznych badań w Sakarze? O tym chyba powiemy w kolejnym programie. Tak, myślę, że tak. Ciekawy temat, jak dla mnie. Mumifikacja znana była już w czasach neolitycznych, tak chowano zmarłych na przykład w Chile, także w Europie, 8 tysięcy lat przed naszą erą na terenach obecnej Portugalii. Jak to się stało, że Wielka Piramida w Gizie, Cheopsa, wzniesiona prawdopodobnie około 2480 roku przed naszą erą, istnieje do dziś i jest zachowana w tak dobrym stanie? To ja tego nie wiem. Myślę, że tego nikt nie wie. Kosmici, kosmicy. kosmici. No ale my odwiedziliśmy piramidy, bo tak naprawdę było troszkę przykro, żeby być w Egipcie po raz drugi i być może już więcej razy nie pojedziemy, żeby do tej Gizy nie pojechać, Chociaż nie mieliśmy żadnej rezerwacji, jeżeli chodzi o wejście, a koleżanka Alinka, serdecznie ją pozdrawiam, która była miesiąc przed naszym pobytem, ona była z wycieczką, mówiła, że tam są takie tłumy, że możemy mieć trudności z wejściem na ten teren. Okazało się, że nie było żadnego problemu. I kolejka dla osób, które kupiły, zamówiły sobie bilety online, naprawdę była ogromna, natomiast my nie mieliśmy żadnych rezerwacji i naprawdę były dwie, trzy osoby w kolejce. Także być może, że jest problem. Problem z wejściem do środka do piramidy, ale też były wejścia, nawet do piramidy przecież można wejść. My w tym roku nie wchodziliśmy do żadnych piramid, bo ja do piramid wchodziłam wcześniej. Jeżeli ktoś jest pierwszy raz w Egipcie, to na pewno musi wejść. Ale my trafiliśmy w gizie, to już było takie popołudnie. No wiadomo, że, że nie późny wieczór i to był weekend tamtejszy, był piątek po południu. W związku z tym wiele rodzin miejscowych przyjeżdżało sobie do piramid na pikniki. I ponieważ był to też okres modlitwy, więc mężczyźni Składali dywaniki, nawet sprzedawcy się modlili, ludzie sobie tam robili takie małe spotkania towarzyskie. Także my chodziliśmy sporo, także po takich miejscach, gdzie nie było turystów, bo piramida Mykerynosa w tej chwili jest w remoncie, w związku z tym, jak się dojdzie tam, a tam już wycieczki nie dochodzą, bo jak coś w remoncie to po co. W związku z tym widzieliśmy piramidy bez turystów. Można było, co wydaje się dość dziwne, że można zobaczyć piramidy bez turystów w pełni sezonu. 560 km na zachód od Kairu 60 km od granicy z Libią leży oaza siła. Siła zajmuje 80 km kwadratowych, jedna z najbardziej izolowanych osad w Egipcie. Jej kultura różni się od reszty kraju. Tak, no to jest miejsce też, do którego trzeba dojechać, bo to nie jest tak prosto. Jest nocny autobus, który jedzie 12 godzin, mniej więcej, tak się jedzie wzdłuż wybrzeża, aleksandria gdzieś tam miga nam w trakcie tego przyjazdu, to znaczy świat. Aleksandrii, a potem sobie już skręcamy na pustynię. Przejazd w tamtą stronę był bezproblematyczny, dlatego że nie było żadnej kontroli policji, autobus staje na jakiś tam drobny napój, ewentualnie na Toaletę. Nie mieliśmy żadnej rezerwacji. Przyjechaliśmy do oazy i wysiedliśmy z autobusu. Podszedł do nas pan, bardzo miły, taki ponad 30-letni, przedstawił się z imienia, pamiętam jego imię Anwar, i powiedział, czy mamy zarezerwowane coś tutaj. Mówimy, że nie, więc zawiózł nas do hotelu, który mu wskazaliśmy. Hotel był renomowany przez Lonely Planet i potem udaliśmy się na zwiedzanie. Oasi. On był naszym przewodnikiem i też jeździliśmy z nim takim zdezelowanym trochę. Tuk no rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, jest to miejsce izolowane, spokojne, ale też już zaczyna się masowa turystyka. Dlatego, że ja czytałam różne opisy ludzi, którzy byli w tej oazie. Martyny też. Tak, no Martyny też. To wydawało mi się, że to jest bardziej egzotyczne miejsce. Natomiast w tym momencie zaczyna się tu już ruch turystyczny, głównie z Aleksandrii. Ale jeszcze nie ma dróg. Dużo jest dróg szutrowych, w zasadzie ludzie jeżdżą samochodami 4x4, ale jest doskonały zasięg telefonii komórkowej. I byłam zdziwiona, że panowie, którzy nawet jeżdżą na osłach, rozmawiają sobie przez telefon. No, zwiedziliśmy tutejszą twierdzę. To jest twierdza, która została wybudowana z takiej cegły mułowej. Ona pochodzi z XIII wieku, jest w tej chwili bardzo zniszczona, bo ten materiał nie lubi wody. I tam były bardzo mocne ulewy w pierwszej połowie Wieku XX i od tego momentu tylko się tę twierdzę zabezpiecza, aczkolwiek ludzie tam mieszkają i my możemy sobie wyjść na górę. Domy są budowane piętrowo czyli my chodzimy tak naprawdę po sufitach domu, który jest pod nami i nawet słychać takie dziwne dudnienie. I nawet ja się troszkę, prawdę mówiąc, bałam, że to się wszystko może pod nami zarwać. Ale na szczęście się to nie zdarzyło. Też zwiedziliśmy hostel, bo tam jest bardzo ładny hostel, drogi, ale tylko wypiliśmy herbatę. No, widok z tego hostelu jest rzeczywiście piękny, chociaż nie widziałam, żeby był, żeby tam. Widzimy było. te palmy. Tak, jest widzimy te palmy około na około. 300 tysięcy, tak, tak tam, jest, tak, tam jest około 300 tysięcy palm, ale też jest około 300 źródeł. Źródła są różne, źródła są gorące, źródła są zimne, jest źródło Kleopatry, to źródło kleopatry jest zimne. Ono ma 10 metrów głębokości, ja się nie kąpałam, ale Sławek wskoczył, natomiast się kąpałam w źródle takim gorącym. I tu jest pewna etykieta kąpieli, bo wiadomo, że my jest jesteśmy z innego świata, czyli tak naprawdę kobietom, starszej kultury nie powinno się kąpać w stroju bikini. Ale ja miałam tylko taki strój i zapytałam tego naszego pana, czy ja się mogę w takim gorącym źródle właśnie w bikini wykąpać. On powiedział, że zawiezie nas w takie miejsce, gdzie ja mogę wejść do takiego źródła, ale jest jeden warunek, żeby mi nie widzieli tutejsi mężczyźni. Ale akurat mężczyzn miejscowych nie było, więc nie było żadnego problemu. Wykąpałam się w takim gorącym źródle, ponad 40 stopni, takim pachnącym mm -hmm. troszkę siarkowodorem i to było bardzo przyjemne. Poprosiłam tego naszego pana, czy mogę odwiedzić jego dom rodzinny. Na początku się zastanowił, a mówił, że się zapyta swoich pani, no i powiedział, że będzie to możliwe. Także byliśmy gośćmi w jego domu. Ja byłam gościem pokoju kobiet, natomiast Sławek siedział sobie w pokoju mężczyzn, czekał na mnie, mm. aż ja właśnie sobie te panie wszystkie obejrzę. Pań było właściwie to była rodzina wielopokoleniowa, od babci do małych dziewczynek, do dzieci. Wszystkie pań nie miały odkryte twarze. Żona tego pana, który był, powiedziałabym, średniej urody, była naprawdę piękna. Ja, no, muszę powiedzieć, że ja z przyjemnością patrzyłam na tą kobietę, no, subtelna. Tak zapytałam grzecznie, czy mogę zrobić sobie z nimi zdjęcie. No, grzecznie mi odmówiono, że nie, ale pokazały mi swoje stroje. No, wiadomo, może myślałam, że ja będę pokazywała gdzieś to zdjęcie. Natomiast zobaczyłam sobie te stroje i tak naprawdę do pewnego czasu kobiety tutaj się nie wychodziły z domu, bo on nam mówił, że nie wychodziły chodziły, ale w tej chwili już wychodzą. Ale muszą to robić bardzo dyskretnie. Te ich stroje, te ich ubrania, to jest coś w rodzaju takiego czadoru, są szaro-czarne, one są bardzo delikatne, z takiego bardzo delikatnego, powiewnego materiału. Także jak ja widziałam te panie gdzieś tam na ulicach, między domami się przemykały, to tak jak takie duchy. One zakrywają oczywiście twarze, a na oczy mają siateczkę. Natomiast w domu wszystkie miały odkryte twarze. Ale ja byłam bardzo dumna i ten pan powiedział, że powinnam być dumna z dwóch rzeczy. Pierwsza, że przy Przyniosła mi taka dziewczynka dziesięcioletnia chłopczyka, który miał kilka dni dopiero po narodzeniu, a jeszcze nie miał nadanego imienia oficjalnie, bo tam uroczystość nadania imienia w tej społeczności jest bardzo ważna i do dziecka można się zwracać po imieniu, ale to imię już wiadomo, jakie będzie dopiero od tej uroczystości. A tak to tylko się mówi: albo chłopiec, albo dziewczynka. Nie wolno imienia używać, i to dziecko pani pozwoliła mi podtrzymać i powiedziała mi, że powinnam być bardzo z tego szczęśliwa bo ja jestem biała kobieta o niebieskich oczach. Przynajmniej tak przetłumaczył mi ten nasz przewodnik. Tyle widzieliście w tym domu, że już nie musieliście się wybierać do muzeum. Byliśmy w muzeum. Siła. Byliśmy w muzeum. Naprawdę? Tak, co tam? Byliśmy, byliśmy, byliśmy w muzeum. No, no biżuteria i przede wszystkim to są stroje. To hmm. są ciekawe stroje, ślubne stroje. Te stroje są robione ręcznie nawet do trzech miesięcy. Tylko zmienia się biżuteria. Biżuteria się zmieniła ze srebrnej na złotą. Ale dlaczego? dlatego, że srebrna była ciężka. Natomiast srebro generalnie było bardziej cenione w tych społecznościach i także u faraonów było bardziej cenione niż złoto. A jeszcze jedna rzecz, na którą ja zwróciłam też uwagę w tym muzeum, a mianowicie były takie tykwy. I ja czytam, po co te tykwy były, bo przeważnie jesteśmy przyzwyczajeni, że tykwy to są do napojów, prawda? A okazuje się, że nie. Tykwy były po to, aby dzieciom na plecach je mocować, żeby się nauczyły pływać. Także były dopływania. A jak się pływa w słonej wodzie, tam podobnie jak w Morzu Mar. Ja nie wchodziłam do tych basenów, ale Sławek wchodził. To jest podobnie jak w Morzu Piękny Martwym. Kolor wody. Kolor wody jest piękny, w ogóle te miejsca są bardzo piękne, dlatego że to jest turkus, one są turkusowe. Jest biały kolor jeszcze, bo to jest na terenie kopalni soli, no i jest oczywiście niebieskie niebo. Tam miejscowe panie się kąpały w, w tych strojach, takich ubranych od stóp do głów. Wchodziły w czadorach, nawet widziałam miejscowe kobiety, natomiast ja nie wchodziłam. Dlaczego? Dlatego, że nie było możliwości umycia się z tej soli, a bałam się, że jeszcze pojedziemy, bo pojechaliśmy jeszcze do innych miejsc. Mm -hmm. Przecież tam jest jeszcze wzgórze umarłych to jest też ciekawe miejsce. To są groby z okresu 26 dynastii. Tam się wchodzi do tych grobów, ale wejścia do grobów jest takie dość dziwne, dlatego że my płacimy bilet, taki ogólny, ale potem za każde otwarcie grobu jeszcze dodatkowo dajemy bakrzyż. Jest tam grób krokodyla między innymi. To znaczy krokodyla dlaczego? Dlatego, że tam jest malowidło krokodyla w kolorze żółtym. Przy jednym z grobów jest też taka wielka kobra. Ona jest yy, przy wejściu. I tam widzieliśmy też pracę konserwatorów. Też jak jechaliśmy z naszym panem, to jechaliśmy obok takiego bardzo dziwnego miejsca. I mnie się wydaje, że ty chyba masz nazwę tego miejsca. Wzgórze Duchów i Szmaragdów? Tak, w Zgórze, to, jest to. tak to jest właśnie to. No I nazwa. Ja, tak nazwa. Ciekawa nazwa i ja tak chciałam, mówię, a może tam podjedziemy, a pan mówi nie, bo tam w tej chwili są tylko bezpańskie psy, ale jest to miejsce ciekawe w innym okresie, tak jak on nam zaczął opowiadać, mianowicie jest ono ciekawe w czasie, w którym są żniwa, czyli to jest mniej więcej w tym rejonie październik i w tym czasie to jest taki trzydniowy jakby festyn, w którym biorą udział sami mężczyźni, oni tańczą w korowodzie przez trzy dni bez przerwy, no muszą się oczywiście zmieniać i odpoczywać, Kobiety nie biorą udziału. W tej uroczystości tylko dziewczynki do 12 roku życia, ale jak się już słońce zaczyna zachodzić, to już muszą to miejsce opuścić. Ale to miejsce też jeszcze ma inne znaczenie, i może nawet nam by się przydało, bo to jest takie spa troszkę. To wszystko on nam opowiadał, ale tylko w okresie od czerwca do września, czyli jak jest bardzo gorąco, mianowicie tam można zażyć kąpieli piaskowej i zanurzamy się po szyję w piachu, na około 20 minut góra i można sobie taką. Kurację, tylko przez cztery dni góra do pięciu zaserwować. I podobno to leczy wszystkie choroby, reumatyzm i wszystkie inne dolegliwości. Piasek. To jest gorący Pechnaście. piasek, Uf. to jest takie tamtejsze spa. Także taka ciekawostka tej oazy. Centralnym punktem miasta Siła jest potężna twierdza z cegły mułowej. Tak, no i tam byliśmy i chodziliśmy. No, na samym początku naszego spotkania, ale żeby dojść do tej twierdzy, to my sobie idziemy wzdłuż y, takich przy których jest bazarek. I te bazarki są wypełnione miejscowymi produktami. Tam nie ma żadnych rzeczy, które byłyby robione w Chinach. Tam jest piękne rękodzieło, ale poza tym jeszcze można też kupić dobre wyroby, takie bardzo ciekawe, na przykład dżem z hibiskusa, to znaczy z kwiatów hibiskusa, nie, nie z owoców. Mhm. Można też kupić jeszcze dżem, kupiliśmy z oliwek czarnych, o bardzo dziwnym smaku, różne herbaty, no i też różne pamiątki, przede wszystkim tutejsze rękodzieło. Dzieło, głównie wyroby ręcznie robione, są koszyki, są piękne makaty. Siła znana jest jako miejsce greckiej świątyni wyroczni poświęconej egipskiemu bogowi słońca Amonowi. Ruiny wyroczni odwiedził kiedyś nawet sam Aleksander Wielki. Tak i tutaj dowiedział się, że jest synem boga i uznano go po tym stwierdzeniu, że może on zostać władcą Egiptu. A Kleopatra nieopodal kąpała się, nie kąpała się w tak, źródełku. Tak, no ja wspominałam o tym źródełku, ale ja się w tym źródełku nie wykąpałam, mimo że tak się nazywa, dlatego że woda dla mnie była za zimna. Tam jest naprawdę bardzo zimna woda. I na tym kończymy dzisiejszą pierwszą audycję z cyklu egipskiego. Drugą za tydzień rozpoczniemy od oazy Bacharia. Dziękuję bardzo. Naszym gościem była Danuta Rasała. Dziękuję.